Maciek dziś bardzo dobry rywal, pierwszoligowiec, ale trzeba przyznać, że piłka była w naszym wykonaniu bardzo dobra. No w pierwszej połowie koledzy dobrze się zaprezentowali. My wchodząc na drugą połowę chcieliśmy to podtrzymać. No, wydaje mi się, że sprostaliśmy temu zadaniu. Szkoda, bo tutaj ja zawiniłem przy bramce na 1-1. No ale cóż, trzeba to poprawić i idziemy do przodu dalej. No ale trzeba nie ukrywać, że ta bramka jednak padła po 2 metrach spalonym, bo to było widać, że zawodnik Chrabrego był 2 metry wysunięty za naszą linię obrony. No tutaj może trochę, nie wiem, komunikacji zabrakło, gdzieś mojego rozeznania w tej sytuacji, żeby zostawić tą piłkę, żeby zawodnik do niej dobiegł i wtedy sędzia może by podnieść tą chorągiewkę. Niestety zrobiłem ruch, później błąd techniczny i się skończyło, jak się skończyło. Na pewno sparing bardzo pożyteczny. No na pewno dobrze jest grać z zespołami wyżej notowanymi, teoretycznie oczywiście, bo widzieliśmy na boisku, że niczym nie odstajemy od tych chłopaków. No by tylko takie sparingi były w zimę i w lato, więc na pewno dla nas jest to lepsza gra niż trening czy gra z niżej notowanymi rywalami. Panie trenerze, za nami dość dobry sparing rozegrany z zespołem pierwszej ligi. Na pewno nie odstępowaliśmy od rywala. Nie, naprawdę możemy powiedzieć, że przebiegu obaj połowy jestem zadowolony od drużyny, które co prezentowaliśmy, ale to wiadomo, graliśmy z pierwszoligowcami, które wyżej stoją niż mi i chcemy poprawić naszą grę przez tego, że gra z lepszym zespołem, powiem, wyżej notowany niż mi. I dzisiaj też, ale jeżeli chodzi o przebieg, pomimo warunki nie były optymalne za obie drużyny, ale myślę, że są takie same. Wiatr jedną stronę, drugą stronę, ale myślę, że nasza drużyna pokazywała i z dobrej strony. Chciała grać w piłkę, pokazywaliśmy, patrzyłem i widziałem dużo bardzo fajnych elementów, które pracujemy na co dzień i to da dużo nas do optymizmu na przyszłość, że to gra nasz idzie trochę do przodu. Trochę jestem delikatnie, możemy powiedzieć, że trochę więcej konsekwencji i myślę, że ten mecz powinniśmy wygrywać i musimy tak pracować, że dlatego, że to pokazywało runę jesienie, że pomimo delikatnej przewagi, delikatnie nas jakby prowadzimy tego, chcemy grać, ale dzisiaj też remisowaliśmy i ten konsekwencja nie bił, powiem, na 100%, ale celem przebiegu możemy być zadowoleni. Fajna bramka Kajtana Szmyta na 1-0 dla nas. Fajna była cała akcja i budowaliśmy kilka akcji, tak szkoda, że nie skończyło tego z wykończeniem, z finalizacji z bramką, ale Kajtan jest, tak jak powiedzieliśmy, dlatego ściągnęliśmy do nas, żeby to było na korzyść niego i nas, żeby nawzajem się pomagał nawzajem, żeby opak Kajtan dostaje więcej minutek granie, pomaga nas rozwijać, również mi też korzystamy od tego, dlatego że jest opak, który myślę na nasze filozofię gry, na nasz styl, to pasuje. Mecz z Chrobrym właściwie zamknął etap testowania zawodników, nowych zawodników drużynie. Kształtujemy już teraz zespół, przygotowujemy się do ligi. Tak, może powiedzieć, że tak. Dzisiaj widziałem, że nie było żadnych zawodników na testowanie. Już mamy, powiem, taki komplet skład drużyny. Próbujemy już jedną, jeżeli się uda, ale myślę, to jest 50-50, ale na razie mamy taki skład, jaki mamy teraz i na tym przygotujemy, żeby tę rundę wiosenną zaczynamy od takim składem, jak mamy. I dzisiaj opaki naprawdę pokazywali, że to, możemy powiedzieć, że 2-11, które ta równowaga, ta stabilizacja naszej gry i pierwsza i druga połowa na dobry poziom.